Dzień dobry. Dzień dobry się z Państwem. To prezent od jednego z widzów. Michał, dzięki. Nie wiem, stary, gdzie to wygrzebałeś, ale mamy kubek z krasnoludkiem. Dokładnie tym samym krasnoludkiem, który jest na nożu naszego spustnika. To znaczy spustnika jednego z widzów, bo oglądacie drugą część nowej edycji pod tytułem Naprawiam Wasze Narzędzia. No i to jest właśnie narzędzie jednego z Was, Struk Spustnik, który w tej chwili jest na etapie, no, takim jak widzicie. Korpus jest już w miarę oczyszczony, nóż to samo. Oczyściłem też elementy blokowania klina. Na szczęście dało się je wyciągnąć, wybić. Wyciągnąłem też odbojnik, który okazał się być takim stalowym nitem. Ni to nitem, ni to grzybkiem. W każdym razie przed nami masa pracy związana ze wszystkim, co tu widzicie. Właściwie gdziekolwiek nie spojrzę, to widzę masę rzeczy do poprawy, także zabieramy się do roboty. Aha, a jak Wam się podoba nowe ustawienie kamery? Zmiany, idą zmiany. Mam nadzieję, że na lepsze. Zaczniemy od ust. Usta są ważne. Właśnie, tak naprawdę to ten element, który Wam teraz pokazuję, to nie są żadne usta. Jak to się nazywa? Sprawdźmy w Mądrej Księdze, czyli w Góreckim. To miejsce, przez które nóż przechodzi przez kadłub, po prostu nazywa się szczeliną kadłuba. Natomiast szczelina pomiędzy nożem a, nazwijmy to, przednią ścianą natarcia gniazda noża, czyli tym miejscem, przez które strug wypluwa strużynę, nazywa się szczeliną roboczą struga. Ta szczelina powinna mieć swoją określoną szerokość. W przypadku struga spustnika powinna być o szerokości, powiedzmy, milimetr do 1,5 mm. W związku z tym musimy wykonać wstawkę przymykającą szczelinę roboczą, a zrobimy ją z tego. Za Boga, nie wiem, co to jest. Jest twarde, wygląda jak tabliczka czekolady. Działamy! Jeszcze nie wklejamy. Dopóki mam tak dobry dostęp do łożyska noża, trzeba je wyrównać. Strug będzie bardziej responsywny. Co znaczy, że łatwiej będzie regulować wysunięcie noża i będzie on lepiej odpowiadał na popukiwanie młotkiem, bo tak się ustawia drewniane strugi. Czernienie sadzą to prosty sposób na to, żeby odznaczyć te miejsca w łożysku noża, które są po prostu do zebrania. No i właśnie to robię. To dosyć delikatna operacja i należy uważać z narzędziami, których się do tego celu używa. Odradzam wszelkiego rodzaju tarniki, jakieś narzędzia mechaniczne. Najlepiej zrobić to powoli i metodycznie, ale precyzyjnie. Teraz kleimy. Używam kleju skórnego, bo taki wydaje mi się najbardziej właściwy akurat w tej aplikacji. Taki ukłon w stronę oryginalnych technologii użytych przy budowie tego struga.
Określona szerokość szczeliny roboczej noża to nie jedyny warunek dobrego, poprawnego działania spustnika. Kolejnym warunkiem jest idealnie płaska płoza. I mimo tego, że wcześniej wyrównałem ją już innym spustnikiem, potrzebujemy płozy bardziej płaskiej. Ta mityczna szczelina robocza to nie jest tylko domena strugów. Występuje również w innych narzędziach, które być może znacie bardziej. Szczelina robocza. Szczelina robocza. Ha. Szczelina robocza. Poprzestawiałem ostatnio trochę moją pracownię, dzięki czemu mam więcej dziennego światła, którego w ogóle jest coraz więcej. No, do wiosny jeszcze daleko, ale ptaszki zaczynają już śpiewać. Ptaszki zaczynają już śpiewać i samoloty zaczynają niżej latać. Mam w okolicy lotnisko i mam wrażenie, że ruch coraz większy. Temat właściwego przygotowania noża do pracy poruszałem już w co najmniej kilku filmach. Linki wrzucę w opisie. Nie ma sensu o tym tutaj gadać. To brudna i dosyć monotonna praca. Papier ścierny, kamienie wodne, szlifierka. Właściwie wszystko, czym dysponuję, po to, żeby ten nóż przygotować tak, jak powinien być przygotowany. Co to? I co? Nastąpiło spore zdziwienie, prawda? Co się stało? Dlaczego strug przestał działać, a właściwie wszystko zrobiliśmy dobrze, prawda? Naostrzyliśmy nóż? Naostrzyliśmy. Naprawiliśmy korpus? Naprawiliśmy. Wyrównaliśmy go? Wyrównaliśmy. Wstawka jest? Jest. Wszystko powinno działać, prawda? Czego zapomnieliśmy zrobić? Nóż, wstawka, korpus. A odchylak, moi mili? Nic nie zrobiliśmy z odchylakiem. I to jest jeden z podstawowych problemów, które spotykają was, kiedy sprawiacie sobie taki strug i próbujecie nim coś zrobić. Pokażę wam. Wyciągnę teraz nóż. Widzicie? Pomiędzy odchylakiem
a nożem jest stróżyna, a nie powinno jej tam być. Gdzieś ta płaszczyzna kontaktu nie jest taka, jaka powinna być i stróżyny znajdują sobie miejsce po to, żeby zapchać nóż i sprawić, że ten nóż nie działa tak, jak powinien. No cóż... Nie powiem, że nie zrobiłem tego specjalnie. Zrobiłem to specjalnie. W sensie zostawiłem ten odchylak i nie pracowałem nad nim. Po to, żeby wam pokazać problem, z którym prawdopodobnie spotykacie się najczęściej. Trzeba dopracować odchylak, sprawić, żeby idealnie dolegał z pleckami noża i wszystko powinno być w porządku. Jest. Pięknie. O to chodzi. To ma działać. Zdaje się, że opanowaliśmy struganie płaszczyzny deski. No dobra. A co z kantem? Fajnie to wygląda, prawda? Ale w rzeczywistości wcale nie jest tak fajnie. Taki długi struk, taki duży struk. Jak to zrobić? No cóż, to jest trochę inna historia. Mnie, jak i zapewne również was, interesuje takie rozwiązanie, które da gwarancję uzyskania konta prostego za każdym razem. Jak to osiągnąć? Zaraz. Pięknie, pięknie. Takie rozwiązanie. Oczywiście nie wpadłem na to tak sam z siebie. Pokażę wam coś. Pomysł na takie rozwiązanie podsunęła mi taka historia. To jest akurat taki magnetyczny gadżet, który jest dokładany do strugów metalowych. Postanowiłem coś takiego wykonać dla Michała w wersji drewnianej. Dzięki temu zawsze ten sam kąt. Właściwie nie trzeba żadnej techniki, żeby uzyskać krawędź deski przede wszystkim niezwichrowaną, a to jest chyba najistotniejsze, żeby ta krawędź nie była zwichrowana. To jest największy problem. To jest wada, którą chyba najciężej usunąć. Taki przydaś załatwia sprawę. Mało tego, to rozwiązanie ma jeszcze drugą funkcję. Pokażę wam. Ta śmieszna gałka może również pełnić rolę uchwytu, który jest świetny w przypadku używania struga na wspornicy.
Dokładnie tak jak widzicie. Fajne rozwiązanie, które myślę, że będę wykorzystywał w innych strugach. A tego koleżkę myślę, że jeszcze wykończę szelakiem, ponieważ to wykończenie samym olejem jest, no myślę, że niepraktyczne. Olej zawsze potrzebuje trochę czasu do pełnej polimeryzacji. Także Michał, twój strug jest skończony i spodziewaj się wysyłki w tygodniu. A co będzie w kolejnym odcinku? Ten strug, w sensie płozę, zresztą widzieliście, bardzo łatwo było ją wyrównać na kawałku granitowego parapetu, na który nakleiłem po prostu papier ścierny. W kolejnym odcinku naprawiam wasze narzędzia, czeka mnie nieco większe wyzwanie. Pokażę wam. Tada! Matka wszystkich strugów. Stanley numer 8. O! Z dobrego okresu. Pewnie jeszcze przedwojennego. Datowanie przed nami. Pokażę wam, jak to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o tą płozę, która jest wykonana z żeliwa, no cóż, trochę się namacham. No chyba, że znajdę inne rozwiązanie. Ale o tym przekonamy się już w kolejnym odcinku. Naprawiam wasze narzędzia. Do zobaczenia. Zostańcie w zdrowiu. Pa!